Cześć, tu Fiki Miki, Agatki i Moniki. Dzisiaj kolejny odcinek naszego vlogu przedwakacyjnego, Fiki Miki Vlog. Dwa dni siedzieliśmy tutaj na miejscu, nie ruszaliśmy się zbyt daleko. Dzisiaj troszeczkę wyjeżdżamy dalej, właśnie się pakujemy. Torba, jak widzicie, ubrani jesteśmy, wychodzimy w góry troszkę, tak? Ale jedziemy na Słowację, do Bachletki. Tak, to jest taki, jakby taka ścieżka w koronach drzew, coś takiego. Wow, w koronach drzew, no to może być bardzo fascynujące. Ja już nie mogę się doczekać, ciekawe jakie tam będą widoki. Tak, ale tam na początku jest taka normalna wspinaczka. Agatka, jesteś na to przygotowana? Tak, wszystko, wzięłaś, co potrzebne do wspinaczki górskiej? No buty górskie. No buty, tak, ubrania. Przeciwdeszczowe różne tak. Rzeczy, takie woda, wszystko to mamy i wybieramy się właśnie na Słowację, do Bachletki, około godziny drogi tam mamy. Mamy nadzieję, że będzie tam fajnie. Wjechaliśmy na teren Słowacji, jesteśmy w Spiska Stara Wieś, ale powiem wam, że tutaj wygląda trochę tak, jakby się cofnął w Polsce w czasie o jakieś 20 lat. Jestem troszeczkę zaskoczony. Myślałem, że no, że jest podobnie jak u nas, ale jednak to troszkę tak jakby nie do końca ta cywilizacja jeszcze jest tak ogarnięta jak u nas, więc plusik dla Polski. Jedyne co na plus tutaj może być to, że dziewczyny w końcu kupiły jakieś pieczywo, bo byliśmy... Mamy takie monetki. A monetki? Co tam monetki? Są bułki! Są bułki, no właśnie. W tym sklepie dopiero się udało. No właśnie, w trzech sklepach w Polsce niestety nigdzie nie było pieczywa. Dobra, jedziemy dalej na jakieś lepsze przygody. Musieliśmy zrobić sobie chwilę przerwy, bo takie oto widoki pojawiły się nam przed oczyma. No właśnie. No i po prostu nie dało się tego przyjechać, musieliśmy się zatrzymać. No właśnie, zresztą tu jest taki parking, zatrzymuje się dużo ludzi właśnie po to, żeby sobie popatrzeć na te góry tak z bliska. Już dawno je widzieliśmy, jechaliśmy już tutaj, ale nigdzie nie było się można gdzie zatrzymać. To są takie wąskie, kręte dróżki. Teraz taki wielki parking i w końcu można tutaj sobie popatrzeć. Słuchajcie, a za chwilę właśnie wyruszamy dalej, a tutaj sobie zrobimy troszkę fotek. Oglądajcie to na Instagramie, pewnie coś tam wrzucimy. Tak, będą na pewno zdjęcia. Dużo zdjęć. Dziewczyny, bileciki już kupione, Monika na kolejeczkę, za chwilę będziemy jechać. No ciekawe jak tam to się wszystko nam uda, mam nadzieję, że będzie w porządku i emocje będą niesamowite, wrażenia widokowe i ogólne też. Troszeczkę mamy tu zastrzeżenia co do organizacji, ja nie wiem co tu się na tej Słowacji dzieje, ale to niby to wszystko pięknie, ładnie wygląda, ale to w ogóle to jakiś taki brak oznakowania. No ale nic, jakoś sobie tam dajemy radę i jedziemy dalej. Monika pierwsza, wsiadaj już. Dobra, raz, dwa. Mamuśka, Agatka wsiada. I tatuś wsiada. Jest, mega śnie. A to się samo zamknie? Pewnie tak, pewnie tak. Jak tam dziewczyny, fajnie? Jak na razie jest spoko. Będziemy zaraz wjeżdżać na górę. Dobra, drzwi zamykają się. I jedziemy sobie. Wow, będzie. Ciągnijcie sobie czapki. Dobra, dziewczyny, nic się nie bać, to wszystko jest bezpiecznie, na pewno będzie bardzo fajnie. Coraz szybciej. I zasuwamy. Agatka, jak? Moniczka, wszystko w porządku? Nie. Wow, nie. Nie, Moniczka troszkę się stresuje, Maunia też się stresuje, nic się nie bójcie, na pewno będzie fajnie, nie bujamy niczym. Fajnie, nie Agatko? Mygaśnie, dobra, Monika się nie patrzy. No nie patrzy się, no bo ma takie... No ja też się nie patrzę, bo też nie lubię. No i dobra. A my sobie jedziemy i za chwilę będziemy na górze i tam też będą pewnie jakieś fajne widoczki. Heja, takie wyjdzie się czuję. Monika w końcu. Nic się nie bój. To jest takie, no człowiek po prostu wisi w powietrzu, tak? No ktoś, kto ma lęk wysokości, no odczuwa różne rzeczy, tak? Ale nie jest stresujące. No widzisz, Monika. O, tak, to jest najgorsze, na taki słup to się łączy. No jak są słupy, to wtedy troszeczkę tam trzęsie, ale to tak nie jest. I zaraz będziemy na górze. Spokojnie. Bardzo fajnie się jedzie, oglądajcie sobie bardzo ładne widoczki. Monika, szczerze mówiąc, to tak trochę postawiliśmy pod ścianą, bo nie mogliśmy znaleźć w ogóle tej takiej ścieżki pieszej i w zasadzie to już nie było wyjścia, już tata powiedział, wracamy do domu. No, albo kolejka, albo do domu. No już Monika właściwie nie miała nic do gadania, przerażona. Wsadziliśmy ją do kolejki, no i już.
Monia? No ale co? A teraz chyba nie żałujesz. No nie, no ale nawet jest git. No to widzisz, no mówiliśmy, że nie będzie wcale tak źle. Dziewczyny, popatrzcie, już zbliżamy się do tej wieży widokowej. Za chwilę tam będziemy, wejdziemy sobie tam na samą górę. Ciekawe, jak stamtąd to wszystko wygląda, ten cały nasz świat. Przejażdżka nie okazała się taka zła. Monika dała radę, to najważniejsze. No to bardzo dobrze. No właśnie, i trzeba przełamywać takie swoje strachy i bez problemu robić różne takie fajne rzeczy. Na razie sobie tutaj siądziemy, odpoczniemy chwilkę, chociaż nie wiem po czym, no ale dobra, spoko. Siadamy. I... po tych wszystkich nerwach chyba. No dobra, i zaraz tam będziemy sobie szli tym chodniczkiem nad koronami drzew. Hej dziewczyny, no chyba na takim placu to jeszcze nigdy nie byłyście, prawda? W tak uroczym miejscu, tak wysoko, co? Dobra, spoko, 3, 4, rakietu. Pięknie. Mamunia, a gdzie ty jedziesz tym wyciągiem krzesełkowym? Nie powiem. Gdzieś wysoko chyba w góry, tak? Tak, tak. Tu takie Ta-dam. Miejsce można sobie zrobić fajną fotkę. No właśnie, tu troszeczkę taki żart zrobiliśmy. Ale Mamunia, takim krzesełkiem też byś się chyba trochę bała, chociaż kiedyś? Kiedyś jechała. Ale ile mnie to kosztowało stresów, to... To już nikt nie wie, tylko nikt ty. Nikt nie wie, tylko ja, tak. Znaleźliśmy sobie taką ramkę instagramową, dziewczyny pozują, tak? No tutaj rzeczywiście fajnie jest. Wpadajcie na naszego Insta, tam tak. Mamuśka umieści jakieś fajne fotki. No i to bardzo ładnie wygląda, bo jest las i tamte góry. No, i bardzo nie. Pięknie, bardzo pięknie. Dobra, dziewczyny, idziemy coś tam zwiedzać następnego. No dziewczyny, jak tam wam się podoba ta wycieczka? Super, prawda, no, widoczki? Fajnie, mega. Mega widoczki. Ja już nie mogę doczekać, jak właśnie pójdziemy na tą drogę przez te korony drzew. No właśnie, no to właśnie tam się teraz wybieramy. A u nas wybieranie trwa zawsze bardzo długo, no jest dużo nagrywania, tak. Dużo rzeczy wam chcemy powiedzieć, pokazać. Chcemy porobić dużo zdjęć, także tak. No, zanim do celu, to tak. Jeszcze trochę. Agata chce na placy zabaw, które właśnie tu są dwa, dlatego idziemy teraz na drugi. No to dobrze, jeszcze na plac zabaw i dopiero w korony drzew. Tak, dopiero tak. Jeszcze chwila. No, siema koleżko, ale ci się urosło, ale mam nadzieję, że mimo tego wzrostu oglądasz kanał Fiki Miki, Agatki i Moniki. No słuchajcie, w końcu znalazłem jakiegoś kolegę tutaj na Słowacji, z tym się dogaduję. Tutaj taki wspomniany Janosik, bardzo sympatyczny. Fajna Agatka? No. Troszkę podobny do taty. To mi się wydaje, że to jest jakby tata. Dobra, nie ważne. Dobra, już jeżdżę. Fajnie było! Podróże i przygody. Tata zawsze uchwyca takie różne moje śmieszne, dziwne wypowiedzi. Czasem nie wiem, że mnie nagrywa i potem potem się ze mnie śmiejecie. Z ukrycia. Słuchajcie, jesteśmy już teraz na tej ścieżce właśnie nad koronami drzew. I co pierwsze przykuło waszą uwagę? Bo mi ten zapach. Tak, jak choinka żywa w święta. No, taka żywica. Bardzo ładnie się właśnie, właśnie tutaj bardzo ładnie pachnie. Zobaczcie, tam jest jeszcze wyżej ta ścieżka, a my na razie idziemy. No i zobaczymy, jak to się będzie fajnie chodzić. Tam są drzewa, my jesteśmy na... Drzewa, ale atrakcja drzewa. Ale atrakcja, no właśnie, ale drzewa są niżej od nas, Agatka. Tak, ale... To jest cała atrakcja w tym wszystkim. Ej, a my tutaj, bo ja się chcę was coś zapytać. My tutaj będziemy tak cały czas iść przez ten most. Tak, będziemy iść. Zobacz Agatka, tam jaki jest most. Widzisz, tam jak jest wysoko? Tam jest. Tak, drzewa są ogromne, a ten most jest jeszcze wyżej niż te drzewa. Wow, jest naprawdę Agata, mega. A weź, zrobimy zdjęcie tego. O, co jakiś czas są, widzę jakieś takie układanki, tak? I? Tam na przykład było takie coś, że sobie przed chwilą, że było sobie można tak jakby taką tą korę drzewa dotykać. Aha, a jeszcze wcześniej też takie sensoryczne. Zakaz fajcić. A co to znaczy? Że nie wolno palić papierosków tutaj, Agatko. Nie będziesz? Nie. Obiecujesz? Obiecujesz? A widziałam, jak tam chowałaś paczuszkę. Wow, okazało się, że tutaj jest parkour. A tam na dole, wow. Agatka, nie boisz się? Zobaczcie, Agatka przechodzi tutaj ten parkour, a na dole jesteśmy bardzo wysoko, na dole jest przepaść. Ja się boję, chcę zrezygnować. Nie, nie ma tutaj, nie wolno rezygnować. Trzeba przejść i zaliczyć ten cały parkour. No dobra, jeszcze tutaj. No dziewczyny, bardzo dobrze, bardzo dzielnie. Zaliczyłaś. Zaliczyłaś, tak, jest punkt dla ciebie. Ogólnie
jest właśnie bardzo ciekawe, że to takie atrakcje są. No to dobrze, że coś takiego jest właśnie, bo... Żeby się dzieci nie nudziły, nie zrzędziły, nie jęczały, no, nie marudziły, nie... A dzieci nie chciały zaraz iść do domu. Tak, a co to za napis? 15 metrów nad zemą. Nad zemą? Tak, 15 metrów above the ground. Czyli jesteśmy... pod nami. No właśnie, dobra, jesteśmy 15 metrów, Agatka, od ziemi. Więc jakbyśmy tutaj spadli, to byłoby bardzo niesympatycznie. Bardziej tam... Mamunia, jak ostrożnie, patrzcie. Boi się. Gleba twarda. Ja się zawsze boję, że mi okulary spadną. No ha, no za... Ja tylko zawsze tak trzymam, jak wyglądam. Dobra, zobaczcie, jak to wygląda. Jak ja to wystawię kamerkę troszeczkę tam dalej. Uwaga. Mamunia, czy to jest ścieżka do nieba? O co tu chodzi? A czego wy tak środkiem idziecie? Strasznie się zestresowałeś. No dlaczego się zestresowałeś? Tak, to wszystko dziwnie o, widać. Parkur tam, tam jest. Tak, ale, mama, daję ci zadanie, musisz przejść ten park. Oh no. Oh, odmawiam. Oh no. No dobra, Agatka, nie skacz. Nie skacz, bo się rusza wszystko. Ale nie, tutaj jest mega, rzeczywiście, zobaczcie. Tak jakbyśmy szli jakąś taką ścieżką prosto do nieba. Mamo, nie chciałabyś taką ścieżką iść do nieba kiedyś? Nie, to już wolę do piekła. Może jest mniej... Co tutaj się dzieje? Rusza. To się wszystko rusza i tu jesteśmy na takiej wielkiej wysokości, a dziewczyny próbują przejść ten parkour. Ja spróbuję to zrobić, tutaj nakręcić się z boku. Super ładnie, ale ciekawe, czy mi się uda przejść. Agatka, już uważaj na główkę cały czas, bo się cały czas uderzasz. Nie, no świetnie im to idzie, ale czy przejdą do końca, to jest pytanie. Agatka jest już prawie na końcu, już jej niewiele brakuje. Za chwilę meta i... Jest! Brawo! Udało ci się! Monika też jest już tutaj blisko mety. Szybko, szybko! Po tych drabinkach i hop! Brawo. Serio, to było wszystko widać, co jest na dole. Tak? Kochani, a ja mam dla was zagadkę. Co jest za nami? Co widzimy? Góry? Trzy korony, tak! Trzy korony, tak? Tutaj widać? Wow, to może stąd będzie ciężko z wam zobaczyć, widzowie, ale rzeczywiście tak jest. A to jest oddalone 50 km tutaj stąd, tak, mamunia? 48. Wow, to widzimy, naprawdę widzimy dość daleko tutaj stąd, no. I my te Tatry za nami właśnie widzimy, tak? Spod naszych tych pienin. No tak, tak, tak. To też tam właśnie widać, tylko tutaj widać dużo wyraźniej i dużo bliżej. No jest. Ale na tym parkingu, na którym staliśmy wcześniej, było jeszcze jakoś tak bliżej. No, tu wiesz, gdzie się nie ruszy, tam jest po prostu inny widok i inne doznania, tak? No jasne. Na tym polega właśnie urok tych gór. Tak, które my tak lubimy. Lepsze. My tutaj jesteśmy teraz 24 metry nad ziemią. 24 metry, rzeczywiście, to jest mega wysoko. Jesteśmy nad szczytami tych wszystkich drzew. Wszystkich ogromnych drzew. Poza nami oczywiście piękny widoczek. No i dobra, wybieramy się teraz na tą wieżę widokową, tak? Ta wieża widokowa to jest też jakaś fajna atrakcja. Na pewno tam też będzie wszystko pięknie widać. Agatka znowu bierze udział w jakimś parkurze, tak? Tak. Wygrałaś czy nie wygrałaś? Wygrałam. Bardzo dobrze. To było, nie wiadomo, to było proste. To były takie ławeczki, nie wiadomo, jakieś strzałeczki, jakieś kwadraciki, ale ważne, że kolorowe. Zobaczyć, jak było na wieży widokowej w Bachletce, to oglądacie kolejny odcinek naszego vloga już jutro. Startujemy o 14:00. Klikajcie w miniaturki, które teraz widzicie na ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fiki Miki, Agatki i Moniki. Badajcie naszego Facebooka oraz Instagrama. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Pa, pa!